Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie. Lecimy dzisiaj z misyjką, tak jak już wspominałem. Znajdujemy się tutaj w Nowigradzie, na samej praktycznie północy tego miejsca. O, tu jest jeszcze w sumie jakiś znacznik, to sobie go też pewnie ogarniemy. Gramy, a właściwie robimy misję o wysoką stawkę, czyli będziemy grali w Gwinta dzisiaj. Nie ma innych kart, nie ma złotego króla, nie wejdzie. Spróbujmy, zobaczymy. Na zdrowie. Zobaczmy, czy mamy już. Że można tu zagrać o wysoką stawkę. Dobrą talię. Najpierw to trzeba mieć czym. Niech pokaże karty. Ciekawy jestem, czy się uda. Karty w porządku. Aha, no dobra, no to się widać, że się uda. Dawaj, lecimy. Ciemczy mnie to. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się hołoty. Niech poczeka. Na zdrowie. Dobrze, że mi okularów nie opluł. No cześć. Tylko uczestnicy turnieju, reszta won. Kurwa, będę musiał pikselować. No i będę musiał pikselować, nie? No ale dobra. Spoko. W sumie cieszę, że nie zacząłem tego przy ostatnim odcinku. No proszę, Geralt z Rivii. A już myślałam, że to będzie bardzo nudny turniej. Ogrywanie rolników, rzezimieszków i fałszywych arystokratów nie dałoby mi aż takiej satysfakcji. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. W takim miejscu jak tutaj taka rekomendacja może niepokoić. Jak masz na imię? Sasza. Grej. Jak dalej? Albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz. W takim miejscu jak to, Sasza musi ci wystarczyć. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w pasiflorze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... To Patryk Hazelnut. Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... Mają inne talenty. Ten niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Niespecjalnie przepada za takim jak ty. To właściwie zabawne, bo Fineas sam jest półelfem. No a o hrabim Tybalcie musiałeś słyszeć. W końcu to on jest organizatorem turnieju. Nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. No dobrze. Do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. No dobra. Okej. Ależ uśmiech jak pęknięta blizna. Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. A to nie przeszkadzam. Wow! Dałabym ci zniżkę za te twoje bohaterskie czyny. Kuźwa, ale będę miał do pikselowania. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Naprawdę jesteś rolnikiem? A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co z zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani zaraz wpłacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej, Hortensio, taka okazja, najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. Dobra, ciekawy jestem, czy się uda ich pokonać, bo nie chciałbym swoich kart przegrać. O,
i to jest. Chociaż mam je mocne już teraz, tak szczerze mówiąc. Ten półelf o tam od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. Mhm. Czego? Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę, zanim się zdecydujesz? Może ci jeszcze karty pokazać, albo chujem zamachać. Zobaczę twoje karty, kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. O ty chuju, ty. Witam wszystkich na zamkniętym turnieju gry w Gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy. Każdy, kto opuści teren Passiflory przed zakończeniem rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer 1. Zasada numer 2, 3 i 4. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną 9-krotnie wyższą od wpisowego. Jak łatwo policzyć, zgłosiło się 9 graczy. Turniej podzielony zostanie na 3 rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki. Cio! Finas i Tim Knot. Patrick Hazelnut i Harald Fetterwunds. Mhm. Gerwald z Rivi i Bernard Tule. No proszę, ale się złożyło. Bramble Frutenstroch i Madame Sasha. Wspaniale. Życzę wszystkim przyjemnej rozgrywki. No to lecimy. Okej. No wreszcie się zaczyna. Będę miał co opowiadać Hortensji i dzieciakom przez rok. Grajmy. Sorry, ale chyba ci skopię dupę, nie? Królestwo Północy bierzemy, bo tylko ta talia się nadal nadaje do rozgrywki, nie? Okej, zaczynam jako pierwszy, dobra, spoko. To od razu out. Szpiegów C2 zostawię. Możemy zostawić tak, jak jest w tej chwili. Zagrajmy sobie w tym razie piąteczką, spokojnie, lekutko. Dograjmy mu szósteczkę jeszcze. Dobra, czy mamy coś tu jeszcze do zaogrania? Możemy zagrać tego, dobrać sobie dwie karty. No na bogatości dobrałem kartę. Spasował. Czyli jak zrzucimy róg, to wygraliśmy. Dobra. Spoko, dostałem dobre karty. Takie, jakie chciałem. Okej, dogrywamy to. Dobra, w następnej turze będziemy na pewno zagrywali to, dlatego wygrajmy wszystkie te. Zagrajmy wszystkie te, które są na. No właśnie, chciałem powiedzieć, że gęstą głę będziemy zagrywali. Ja mam coś wskrzeszać. Wesemira mam do wskrzeszenia w sumie. Dwie karty będę wskrzeszał. Spasujmy. Spoko, bo ja i tak mogę jeszcze dobrać, bo to leci do mnie. On też wskrzesza, spoko. Tak myślałem, że zagra to. Dobra, mi to pasuje. To. I wskrzesimy sobie. A, to nie działa. Okej, nie mogę wskrzesić tamtej karty. Dobra, spoko. Niech on kombinuje. Tom zostawimy na koniec. Pam, pam, pam. Spoko.
Ma jeszcze 7 kart, nie? I zdolność jeszcze. Oczywiście będę nagrywał ten odcinek do skutku, aż nie wygram z każdym. Na tych na szczęście to nie działa. Ja więcej stracę na tym, jak zagram. Więc tą mgłę. Tego dorzućmy 15. Okej, okay, spoko. Mam jeszcze wskrzeszenie. Dorzućmy kolejną 15. I skrzeszmy ten trybusz. I skrzeszmy sobie to. No i teraz jest oto pytanie. Czy pasujemy? On ma dwie karty. Czy zagrywamy jeszcze gęstą mgłę? Zagrajmy ją. Tu mu obniżę, co prawda sobie bardziej obniżę. Ale jeżeli on coś jeszcze tu wystawi, to będę... No i dobra, wygraliśmy. Okej. Okay. Czyli wygraliśmy z nim. Sorry, ziomek. Dobra gra. Gratuluję. Trochę szkoda, że tak przy pierwszej partii. No, ale to tylko gra. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Dzięki za meczyk. Lecimy dalej. Aha, nie ma tutaj zapisu, tak? I jak poszła pierwsza rozgrywka? Nieźle. Widziałem, że ty też wygrałaś. Mam wrażenie, że mój przeciwnik był pijany. Miał całkiem niezłe karty, ale... Pewnie nie mógł się skupić. Może dokończymy tę rozmowę na osobności. Mam dla ciebie pewną propozycję. Spotkajmy się na tarasie na górze. Jak wyjdę, to się kończy, nie? A, wali. Dobrze. Zobaczmy, co się stanie. Najwyżej możemy wczytać. Zróbmy sobie zapisik dodatkowy. Dobra, jeszcze sobie sprawdźmy tylko tą naszą, bo dostaliśmy jakąś kartę, wygraliśmy. Ja nie wiem w sumie co, jakiegoś elfa? Chyba to dostaliśmy, nie? Mi się wydaje. Możemy to zrobić tutaj albo pójść do mnie. Nareszcie sami. To o czym chciałaś porozmawiać? Nagroda w turnieju to fura pieniędzy. Nie wiem jak ty, ale ja wolałabym się upewnić, że nie trafią w niepowołane ręce. Trudno liczyć na szczęście. Lepiej byłoby je stąd wynieść. Wiesz, taktownie. Bez niepokojenia innych. Nie tego się spodziewałem. Znaczy, nie sprawiałaś wrażenia... Złodziejki? Rzeczywiście, nie zajmuję się tym na co dzień. Dlatego przydałaby mi się pomoc. No chyba nie. Dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Słyszałam, że Geralt z Rivii nigdy nie opuściłby kobiety w potrzebie. A ja jestem kobietą, która pilnie potrzebuje tych pieniędzy. Od kogo to słyszałaś? Od Fringilli, Vigo. Opowiedziała mi o waszych przygodach w Beauclair. Podobno można na ciebie liczyć w słusznej sprawie. Nie wygląda mi to na słuszną sprawę. A gdybym powiedziała, że od tego zależy moje życie? To bym ci nie uwierzył. Fringilla przekazała ci, że łatwo mnie zmanipulować. Mówiła, że można ci zaufać. No cóż, będę musiała poradzić sobie sama. Nie ma opcji, żeby jej dać hajs?
bo bym mógł je dać, to żaden problem. O! Czas rozpocząć drugą rundę. Proszę o uwagę. Madame Sasha i Gilbert z Rivi. Phineas i Harald Fetterbuns. Psia! Spodziewałem się tego, że będę z nią walczył. Życzymy przyjemnej rozgrywki i niech los zawsze wam sprzyja. Okej, okay. Gdzie ona jest? Ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. To gdzie idzie? Masz ochotę na... Jeśli dasz mi wygrać, pogniewam się. Łatwe zwycięstwa w ogóle mnie nie cieszą. Nie mam zamiaru, chociaż ciekawy jestem tej innej propozycji. No jak wygrał, jak jest remis 48 do 48? Ej. Co to ma być? Jest remis. No dobrze, załóżmy, że ci pomogę. Podzielę się z tobą pieniędzmi, oczywiście. A co jeśli to ja wygram turniej? Wtedy będę miała dla ciebie inną propozycję. To jaki mamy plan? Opowiem ci wszystko we właściwym momencie. Na razie po prostu zachowaj czujność. A gdybyś odpadł z turnieju, zostań do końca. Zobaczysz, będzie warto. Brzmi to wszystko dość zagadkowo, ale niech będzie. Świetnie, w takim razie wracajmy do pozostałych graczy. Okej, musiałem zrobić małe cięcie. Jak widzieliście, gra mnie oszukała. To wam tylko ten kawałek pokazałem, jak mnie oszukała. Wczytałem grę, odpaliłem od początku, zmieniłem troszeczkę tutaj. Zmieniłem troszkę opcję dialogową tutaj w tym miejscu. Dobra, to sobie pomieniamy, bo też widzieliście. Okej. Przystojniaku. Dobra, biegnę szybko za nią, żeby mnie poszło na górę, bo mi się nie chce za nią ganiać. Nie mam z... Dobra. Tak jak widzieliście, przegrałem poprzednią. Właściwie był remis według mnie, było po 1-1. Z tego co tam zauważyłem. Zastanawiam się, czy nie dołożyć tego elfa zamiast tej piątki, która mi dobiera karty. Ile ten koleś dobiera kart? Dwie dodatkowe, no właśnie. Dwie dodatkowe karty dobieram zamiast... I gościuwa nie dostaje nic. A tu mamy piątkę, która daje. No właśnie, to jest już coś. Okej, okay, rozpocznijmy. Zmieniliśmy troszkę talię. Lecimy. Zmieniliśmy opcję dialogową, zmieniliśmy talię. Dobra, to oczywiście spada i to też. Okej, okay, mamy szpiega za 4. Którego zagramy już w pierwszej turze. O kurde. Zagramy to tak. I spasujemy. Zobaczymy co dalej. Dobra, zagrywaj. Ja coś tu mam odrzucone. Potem będę miał go odrzuconego. Co, czemu ja talię przeglądam? Nie chcę talii przeglądać, to chcę spojrzeć. Okej, mamy tylko jego odrzuconego, dobra. Dobra, jest pożoga, którą stracił, więc jest spoko. 8 na 8. Dobra, zróbmy to. Spasujmy. Mamy dwie karty, które będę mógł skrzesić.
On też ostro tutaj, znaczy ona właściwie ostro też zaczyna ponownie tą grę. Będzie trochę montażu przy czym odcinku, ale spoko. Wybaczcie mi te cięcia. Zresztą jak widzieliście, zostałem pokonany niesłusznie. Dobre jest to, że na razie jak zniszczy najmocniejszą kartę, to będzie jego w tej chwili. Okej, okay. Szpiegunio, wróć do mnie. Dwie karty poproszę, jakieś dobre, dobre jakieś poproszę karty. Okej, okay, jest spoko, ta jest dobra karta i ta też. Ta daje 0 i dobiera jeszcze karty. Na razie nie wystawiam nic poza tymi co tu mam. To jest przerąbane troszeczkę. Zagrajmy tą czwórkę. Żeby w razie czego najgorszą kartę stracił. Zagrajmy to. To i tak później nam podniesie tej statystyki. To będzie po 10. Myślę, że się uda to wygrać teraz. 3 karty, 6. Myślę, że damy radę. Okej. Okay. Staram się mniej więcej po tyle samo kart tutaj trzymać, żeby nie wiedziała na co rzucić. O właśnie, jest czyste niebo nawet rzucone. Tu będziemy zagrywali róg. Okej, okay, ona już ma pas. 20. Ło kurde, 90. Dobra. Musimy to rozegrać mądrze teraz. Więc tak, to dograjmy na szóstkę. I teraz musimy pomyśleć. Tu będzie 7, 8, 13, 26 jak tu wrzucę. Tu będzie 6, 11, 21, plus jak skrzesimy tego to będzie podwojone, czyli zagrywamy tą to i skrzeszamy tego. I ten się podwoi. I na to róg dowódcy, jeśli dobrze liczę, tak? 7, 13, 14. Czyli 14 dostanę, to już dostaję 16 z tych. 105, wygrana. Tak jest. Tym razem mnie gra już nie oszuka. Cóż, mam nadzieję, że los dalej będzie ci sprzyjał. A dziękuję. Proszę państwa, trzecia rozgrywka. Emocje rosną. Zwycięzca tej partii zagra w finale z samym hrabią Tybaltem. Phineas i Gerhard z Rivii. Psa! Z mutantem grać nie będę. Mam rozumieć, że poddaje pan partię? Dobrze, w takim razie... Niczego nie poddaję, kurwa! Zmiażdż go jak pluskwę! Żebyś się nie zdziwił. Życzę udanej rozgrywki i proszę pamiętać o zasadach turnieju. Żadnej magii i awantur. Mam nadzieję, że nie rozpoczniemy tej rozgrywki teraz już od razu. Tylko, że za chwilę. Aha, jednak zaraz rozpoczynamy. Graj. Dobra, dostałem jakąś nową kartę na pewno. Nie wiem jaką w sumie. Dobra, lecimy. Nie będziemy przeglądali. Czy mogę tą kartą, tą talią rozwalić. Skojatel, dobra, okej. Okay. Czy ja mam jakichś tutaj mocnych? O kurde. No mam kurde nadzieję, że dobiorę coś ciekawego. Jakimś cudem. Bo z takim rozdaniem to ja tego nie wygram na pewno. No już się zaczyna. Już kurde się zaczyna. Nie podoba mi się to strasznie.
No nie mogę mu odpuścić tej rozy z tej pierwszej. Taki mocny jesteś? Aha, daj dom. Dobra, czy ty koleś chcesz mnie zdenerwować? Elo. Dwie karty mu zostały. Byleby teraz nie miał jak dobrać. Jeszcze niech on zaczyna, proszę. Powiedzcie, że on zacznie. Tf, mój ruch. Fuck. Ej, ale... z tą mi nic nie zrobi. Ja go mogę wykończyć nawet w tej turze. W tej grze już. Gęsta mgła, spoko. No, tylko na to zadziała. Dobra, spasujmy. On raczej nie ma czym dobrać już kart. Ja mam 4 i będę mógł jeszcze wskrzesić 2. No okej, okay. To było prostsze niż myślałem. Escape. Mutant oszukiwał. Zraz ci palcami te diabelskie ślepia wyduszę. To było ustawione raczej, żeby przegrał ten koleś. Dałabym ci zniżkę za te twoje bohaterskie czyny, ale burdel mama, sam wiesz. Jeszcze się stawia Menda, patrzcie go. Jak to się skończy. Ciekawe, jak on mnie pokona. Czy będzie przypał. No jak? Przecież klikam szybciej od niego teraz. No dobra, niech mnie pokona. Zobaczymy, co się stanie. On zaczął właściwie. Bez sensu. Dobra, jeszcze muszę go pokonać, jasne. Nie dość, że muszę go w kartach porobić, to jeszcze muszę go pokonać na pięści. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zaczniemy sobie od tej walki na pięści. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf.